Okazją do dzisiejszego spotkania jest wyjątkowy dla nas, dla mnie osobiście, dzień, ponieważ w poniedziałek, zaledwie 3 dni temu, odbyła się premiera naszej najnowszej whisky w trzeciej serii, czyli tak zwanej Solar System. Pamiętacie pewnie przynajmniej niektórzy, że pierwszą serią, którą stworzyliśmy, była seria Chapter. Po niej Pojawiła się kolejna seria Enigma, no i trzecią z nich był Solar System. W pierwszych dwóch odsłonach, czyli Wenus i Mars, były to single caski z destelarni Kawalan. Premiera, o której wspomniałem, to jest Solar System III, czyli łyski Saturn. Pochodzi z młodej. Mało znanej, ale jakże obiecującej destylarni angielskiej Spirit of Yorkshire. Destylarnia pokrótce bo już kiedyś o niej opowiadałem powstała czy rozpoczęła produkcję w 2016 roku i mogła to zrobić dużo wcześniej, ale pewien Istotny fakt sprawił, że do 2016 musieli czekać. Sam pomysł powstania destylarii zakwitł w głowie dwóch panów. Jeden był browarnikiem czy producentem piwa, drugi był farmerem-rolnikiem. Postanowili połączyć swoją wiedzę, postanowili Połączyć swoje biznesy i stworzyć właśnie destylarnię whisky. Destylarnia Spirit of Yorkshire znajduje się, jak sama nazwa wskazuje, w hrabstwie Yorkshire na wschodnim wybrzeżu angielskim. Sama nazwa nawiązuje do przepięknej plaży Filey Bay, która. Się znajduje dla odmiany nad zatoką. Obok tego mamy wysokie skaliste klify, na których, jak się mówi, ma siedzibę największa kolonia ptaków, które się nazywają głuptakami. Stąd ich logo na butelkach. Głuptak to ten taki morski ptak, który pionowo pikuje w dół zanurza się w głębiny wody po to żeby wyłowić jakąś rybę. Firma czy destylarnia powstała na farmie, która ma około 500 hektarów. Jest to destylarnia from fill to bottle, jak to się określa, czyli wszyscy, wszystko robią samodzielnie z własnych produktów. Zatem mają własny jęczmień, który rośnie na tych 500 hektarach, mają własne ujęcia wody które są nawiercone głęboko w pokłady skał kredowych, czy no, kredy, mają własną linię do butelkowania tych whisky. No i tak powstała destylarnia. Wspomniałem, że mogła powstać dużo wcześniej niż w 2016 roku. Potrzebowali kotły destylacyjne, alembiki. Zgłosili się no do najbardziej uznanej i znanej firmy Foresight w Szkocji. Ponieważ wszyscy chcą pracować na kotłach firmy Foresight, była długa kolejka w oczekiwaniu na produkcję. Pod daną destylarnię musieli czekać dwa lata, nie chcieli korzystać z innej firmy, dlatego też dopiero w 2016 roku ta produkcja powstała. Sama destylarnia jest dosyć unikatowa, ponieważ po pierwsze, sam proces zacierania i fermentacji odbywa się w innym budynku, położonym około 3 km od tak zwanego Steel Roomu, czyli od kolejnego budynku, w którym następuje proces destylacji. Gdyby to była Szkocja taka łyski nie miałaby prawa bytu, no bo wiadomo, że jeżeli chodzi o Szkocję, to to wszystko od początku do końca musi być wykonane w jednym miejscu, ale mówimy tutaj o Anglii, która jak gdyby trochę innymi przepisami się rządzi. No i jest jeszcze drugi czynnik, który sprawia, że ona z jednej strony, ona, mam na myśli destylarnie, chciała postawić na. Tradycje, stąd te dwa miedziane alembiki, ale z drugiej przyświecało jej też takie nowe myślenie, zatem dostawiono jeszcze małą czterotalerzową miedzianą kolumnę destylacyjną. Jak to wszystko działa? Otóż część produkcji odbywa się normalnie, tradycyjnie. Tak jak w destylaniach szkockich, czyli mamy podwójną destylację, na końcu drugiego Alembika otrzymujemy alkohol na poziomie 70%, który jest obniżany do mocy 63,5 i są nim zalewane beczki. Ale od czasu do czasu mamy jeszcze na Spirit stylu, czyli na tym Alembiku do drugiej destylacji, taką specjalną przekładnię, którą jak naciśniemy, to opary po drugiej destylacji zamiast być przekierowywane do skraplacza, są przekierowywane właśnie do tej kolumny nazwijmy rektyfikacyjnej, która dodatkowo czyści te opary, podbija moc alkoholu z 70% mniej więcej do 82%. Powiedzmy, że jest to taka trzecia destylacja. Po czym oczywiście też jest obniżana moc do 63,5% i zalewane beczki. Te dwa rodzaje destylatów dojrzewają zupełnie oddzielnie. One nie są ze sobą łączone, czyli albo w beczce dojrzewa destylat podwójnej, będący wynikiem podwójnej destylacji, albo w beczce dolewa dojrzewa destylat będący wynikiem nazwijmy to tej potrójnej destylacji. One są czasami mieszane, szczególnie w wypadku takich edycji delikatnych, łagodnych, jak na przykład Flagship, czyli flagowy produkt destylarni, czyli Ex Bourbon Filey Bay. Wtedy do niego są używane te destylaty, które dodatkowo przeszły przez tą kolumnę rektyfikacyjną. Do cięższych beczek, jak na przykład Sherry Fino, Sherry PX, Sherry Olorozo, moscatel i tak dalej, używany jest tylko i wyłącznie ten destylat, który został poddany tradycyjnej, podwójnej destylacji. Tak w krótkim zarysie wygląda sama destylarnia. No i w zeszłym roku, w dobie tej Drugiej, bodajże fali pandemii, kiedy wszystko było zamknięte, degustacje na żywo były nierealne, zorganizowaliśmy degustację na Zoomie, którą poprowadził bezpośrednio ze stylarni jeden z właścicieli, czyli David Thompson. Mieliśmy do spróbowania zarówno jeden z podstawowych produktów, jak i cztery różne single caski i wszyscy praktycznie uczestniczycy tego spotkania jednoznacznie stwierdzili, że jakość niby młodych, ale tych single casków jest naprawdę zachwycająca. no i zwycięzcą tego całego tastingu, jednak została łyski pochodząca z beczki po sherry fino. No, sherry fino to jest taka wyjątkowa odmiana sherry. Powstaje w ten sposób, że wino, które nalewamy do beczek, na powierzchni tego wina powstaje taki kwiat winny. Niektórzy to nazywają kożuch, który jest mieszanką różnych szczepów drożdży, które nie biorą czynnego udziału w fermentacji alkoholowej. Ten kożuch chroni wino przed dostępem powietrza. No, tak jak powiedziałem, powstaje takie wino z fermentacji biologicznej, właśnie tego typu. Whisky, ponieważ ten sample podczas degustacji na Zoomie tak bardzo przypadł wszystkim do gustu, postanowiliśmy poprosić o kilka sampli z beczek po Sherry Fino Hoksat, czyli tych 250 litrowych. Jedna z tych, jeden z tych sampli wyjątkowo przypadł nam do gustu. Postanowiliśmy zatem zabutelkować to jako limitowaną edycję pełen single cask na Polskę. Ukazało się to, tak jak wspomniałem na początku, w serii Solar System. Nazwaliśmy to teraz dla odmiany Saturn. No i co? Mamy 300 butelek z tego Hogsheada z naturalną mocą 61,7%. Mm, przypominam, że to jest whisky, która ma niecałe 4 lata i zobaczcie, jaki ma piękny, naturalny, intensywny kolor. Skoro kolor ma piękny, intensywny, to popatrzymy jak z aromatami. Ja oczywiście opisywałem już w dniu premiery, czyli w poniedziałek na Facebooku, jak moim zdaniem ta łyski się. Prezentuje, jest naprawdę wyjątkowo słodka. Ta słodycz jest aż ciężka, aż taka niespotykana dla beczki fino. Co innego, gdyby to była beczka poszery Pedro Jimenez i pierwsze skojarzenia takie miałem, natomiast jest to na pewno sherry fino, i mimo, że sherry fino to Pachnie zdecydowanie słodko, pachnie takim palonym brązowym cukrem, pachnie daktylami, pachnie rodzynkami, czyli idzie wszystko w kierunku czegoś takiego, co zbliża się niedługo, bo jak powtarzam wielokrotnie, jest to łyski, która mi się kojarzy z takimi aromatami świąt, świątecznego stołu, czyli. Oczywiście nie karpia, ale takich wypieków ciast, keksów, kandyzowanej skórki pomarańcza, czekolady, nawet taki aromat takiej kawy się tutaj pojawia. Więc mamy niezwykle dobrze zbudowaną, wielowarstwową whisky, mimo że, tak jak wspomniałem, jest ona dosyć młoda. Ten sam efekt na podniebieniu czy na języku. Możecie mi uwierzyć, że 61,7% w tym wypadku absolutnie nie przeszkadza. Oczywiście to moc czuć na języku, ale ona nie jest absolutnie łyski alkoholową. Czuć tą moc, ale ta moc się przejawia w potężnym uderzeniu tych aromatów słodkich, które się pojawiają w nosie, a także na języku. Mamy, ona cały czas mi się rozgrzewa na języku, ma bardzo ciekawy długi finisz, i ona na języku czy w ustach też jest dosyć słodka. Ma tutaj takie przebłyski owocowe, opisałem o tym, tak jak chociażby grillowany ananas. Czuć w niej może trochę też takiej taninowości, ale co by nie mówić, uważam, że świetna whisky, dlatego zdecydowaliśmy się za, na zabutelkowanie jej, mimo że angielska destylarnia, mimo że no 5 lat, więc dopiero w sumie raczkująca, a mimo to robi naprawdę świetne produkty. Cała partia sprzedała się jednego dnia, czyli w poniedziałek. Komu się udało, no to naprawdę szczerze gratuluję, bo nawet jeśli nie teraz, to tuż przed świętami albo na Sylwestra świetna będzie do degustacji. Ci, którzy zamawiali butelki, mieli też okazję zamówić sobie sampla. Jak wspomniałem, cała edycja sprzedała się w poniedziałek jednego dnia. No i cóż, chciałem dzisiaj po prostu pochwalić się tym naszym wyborem. Powtórzę, destylarnia Spirit of Yorkshire. Whisky nazywa się Filey Bay. Konkretnie ten single cask pochodzi z ex-fino 250 litrowej Hogshead, 61,7%. 300 butelek numerowanych. Wszystko już poszło. Jeżeli kto, komuś z Was udało się taką butelkę zakupić i do czwartku, czyli do dzisiaj, kiedy premiera na YouTubie się pojawi, będzie miał okazję już być po degustacji, to bardzo będę wdzięczny za komentarze, czy ona Wam tak bardzo posmakowała jak mi. W ogóle również poproszę o komentarze, czy mieliście okazję z jakąś whisky pochodzącą z beczek po fino, bo wcale tych beczek nie jest dużo. No i oczywiście będę bardzo wdzięczny za komentarze, czy Wam się podobał film, czy Wam się podobała informacja o Spirit of Yorkshire. Oczywiście to. No i zapraszam do subskrybowania, jeżeli ktoś przypadkiem wpadł na ten kanał, został mu on przez YouTube podsunięty i informacje Wam się spodobały. No i do zobaczenia na następnym odcinku.